Hejka, kochani, witam was też w Gdańsku. Zobaczcie, jaka pogoda nam się piękna trafiła. Chyba 30 stopni jest i po prostu patelnia. No i tacy byśmy nastawieni, że w ogóle nie będziemy mieli gdzie się wcisnąć, a plaża jest... Jaka to jest plaża? Stoki? No to... A tutaj pusto jest, także... No, bo generalnie może powinna zacząć od tego, że jesteśmy teraz na takim zjeździe radiologicznym. Dosyć duża impreza organizowana raz na 3 lata. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze. No, także... także byliśmy na wykładach. Wczoraj generalnie przyjęliśmy wieczorem, więc jeszcze tylko poleciliśmy coś zjeść do centrum Gdańska. No, dzisiaj na plaży. Po wykładach jesteśmy, potem jeszcze mamy jakąś imprezę, jest koncert, także jest, generalnie jest super. No, bardzo się cieszę, bo poza tym, że można się czegoś mądrego dowiedzieć, to to można jechać nad polskie morze. Powiem wam, że ja jestem naprawdę zachwycona, już tak dawno nie byłam nad polskim morzem. De facto woda jest taka zimna, że po prostu aż mózg zamraża. Taka jest też natura Bałtyku, więc nie ma tutaj co się nad tym rozwodzić, po prostu woda jest zimna i tyle. Przynajmniej można się ochodzić, piaseczek jest super, także także odezwę do was później, jak będzie się coś ciekawego działo, bo samo leżenie nie jest niczym fascynującym. Powiem wam, że jestem w ogóle taki łoś, że już mówiłam na Instagramie, że wychodząc z szpitala, z mojej pracowni tomografii komputerowej, tak się spieszyłam, że w połowie drogi do Gdańska zauważyłam, że w ogóle mam nieprzeprane buty i wyszłam w butach szpitalnych, wiecie, takich białych. A te, które zostawiałam, to były takie fajne, które miałam przygotowane właśnie do sukienki, więc w ogóle... Pożyczyłam w zasadzie buty od koleżanki. Wiem, że może buty nie powinno się generalnie pożyczać, sorry, ale nie wzięłam tego badyla. Ale nie było kiedy, bo byliśmy na plaży, byliśmy na wykładach. Jakbym jeszcze miała jechać do jakiegoś centrum handlowego i szukać butów, no to już po prostu jeszcze mam teraz taką, powiedzmy, kolację firmową, że dlatego właśnie, bo generalnie to mam jeszcze trampki, no ale nie pasuje takiej sukienki trampki. Trampek, tak to się odmienia. No i zużyłam sobie taką sukienkę, nie wiem, czy to... widać, może niektóre z was pamiętają, to jest sukienka w tamtym roku kupiona z New Yorkera, albo 2 lata temu nawet kupiona i będzie, powiem wam, że jest naprawdę taka fajna. A buty mam takie, takie właśnie wygodne, także zbieram się już na imprezkę, chociaż powiem wam szczerze, że tak gorąco było na tej plaży i tak mi po prostu mózg przygrzało, że najchętniej bym się na chwilę położyła. No ale idę coś zjeść i dalej w miasto. Nie wypijemy i zepsujemy. Dziękujemy. Nie masz takiej ładnej. No nie mam. Pokażę wam widok z hotelu. Właściwie widzę, jaki mam bałagan z tyłu. Nie jest jakiś wybitny, ale przyjemnie, bo jest balkon, można wyjść. Mieć taki budynek, a tam taki stawik. Generalnie codziennie o 6 rano przyjeżdżają tu śmieciary. Jest mega głośno, także... ale szkoda tracić czas na spanie. Może muszę wam coś opowiedzieć, ale to chyba jednak wejdę do środka. Ogarnę ten bajzelek i coś wam zaraz opowiem.
Tak się szybko do Was odzywam, bo zbieramy się zaraz na taką imprezę integracyjną do stoczni. Taka mnie myśl dzisiaj naszła, w związku z tym, że jestem na zjeździe radiologicznym i jakby no, jest wiele tematów poruszanych, ale przede wszystkim są to tematy dotyczące diagnozowania nowych metod właśnie diagnostyki, również obrazowej. I tak ostatnio na Instagramie jedna z Was mnie zapytała, czy nowotwór boli. No i ja tam krótko opowiedziałam, ale jakby nie chcę tutaj teraz się na tym skupiać, natomiast powiedziałam też coś takiego, że ludzie boją się diagnozować, czyli boją się chodzić na badania kontrolne i jest to dla mnie totalną głupotą, ponieważ każdy nowotwór czy zmiana, która jest wykryta we wczesnym stadium zamasowania, w większości jest do wyleczenia i daje możliwość dłuższego życia, wiecie, w lepszym komforcie, bo jakby w medycynie nie chodzi tylko o to, żeby pacjenta wyleczyć, żeby mu wyciąć guz, tylko żeby jego komfort życia, jego poziom życia też był wysoki, żeby nie musiał cierpieć, żeby nie był w jakiś sposób niepełnosprawny. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że powiedziałam, że ludzie, akurat też kobiet bardzo często nie chodzą, bo na przykład na USG piersi, czy na mamografię, czy na cytologię, bo lepiej nie, bo lepiej coś, bo jak coś wykryją, albo nie mam czasu i tak dalej. I powiedziałam też coś takiego właśnie na Instagramie, że tak naprawdę już abstrahując od tego, bo ktoś mi powie, albo trzeba czekać tyle w kolejkach, że czasami badanie prywatne kosztuje prawie tyle samo, co zrobienie paznokci, czy zrobienie rzęs. Bo jest to też koszt, powiedzmy, około 100 zł umówienie się na jakąś wizytę właśnie do ginekologa, gdzie ginekolog zrobi nam cytologię. I że takie tłumaczenie nie jest dla mnie żadnym tłumaczeniem, że lepiej zainwestować w swoje zdrowie niż w swój wygląd, ponieważ jak będziemy chorzy, to cokolwiek na siebie nie damy, czy paznokcie, czy rzęsy, czy opaleniznę, czy botoksy i tak dalej, to i tak nam nic nie pomoże. No i dostałam kilka, słuchajcie, wiadomości od kobiet. I tak właśnie dlatego takie chciałam z Wami się tym podzielić, bo też chciałabym poznać Wasze zdanie. I troszkę te dziewczyny na mnie naskoczyły właśnie, wysłały mi prywatne wiadomości, że to takie pierdzielenie, wiecie, że tyle samo kosztują paznokcie czy rzęsy, a tyle samo kosztuje wizyta u lekarza, skoro ona płaci składki. Czemu ona płaci takie wysokie składki? I co to ma być, że ona płaci składki i jeszcze ma potem chodzić prywatnie do lekarza i tak dalej, i tak dalej. I nie na wszystkie oczywiście profile udało mi się wejść, ale na 2 czy 3 profile weszłam. I dziewczyny te, uwierzcie mi, miały paznokcie zrobione, miały rzęsy zrobione i takie eleganckie, zadbane kobiety. I takie były zbulwersowane tym, że ja w ogóle to tak porównałam, te paznokcie i tak dalej do tego, że tu je stać, a tam po prostu na przykład na lekarza kogoś nie stać. I powiem Wam tak szczerze, że to jest w ogóle dla mnie takie śmieszne, bo jest dużo rzeczy, które mnie się nie podobają w służbie zdrowia, w tym całym tutaj systemie. I jest, ja również płacę za wiele wizyt i płacę za, nie wiem, lekarza, ginekologa i płacę za neurologa i za rehabilitację i tak dalej. I też mnie to wkurza, bo gdybym na przykład nie było takich kolejek, nie wiem, dwa lata do przodu, to no byłoby łatwiej, ale nie mam na to wpływu. Więc jeżeli ja nie mam na to wpływu i jeżeli ja tego systemu nie zmienię, to myślę, że ważniejsze jest chyba dbanie o swoje zdrowie niż narzekanie i jakby tłumaczenie tego, że ja nie chodzę do lekarza, ja nie chodzę prywatnie, bo trzeba ja wydawać pieniądze na prywatnego lekarza. Widocznie te osoby też nigdy nie były chore i nigdy im nic na tyle nie doskwierało, że mogą sobie tutaj teraz wchodzić w takie dyskusje, że nie, bo jak boli, to człowiek idzie i naprawdę wyda ostatni grosz, żeby go po prostu nie bolało. No ale tak widzicie, taka jest po prostu jakaś mentalność u nas dziwna w Polsce, że to jest tak jak, no nie wiem, pojedziesz nad polskie morze i narzekasz, że nie ma pogody, albo narzekasz, że jest zimna woda i w ogóle bez sensu i tak dalej, i tak dalej. No jest, tak, po prostu
prostu woda w Morzu Bałtyckim, nie wiem, w maju, czerwcu ma tyle i tyle stopni, a we wrześniu ma tyle i tyle i po prostu nie mamy na to wpływu. Tak samo nie mamy na to wpływu, że niestety są takie kolejki i tak to u nas wygląda, a płacimy składki, a musimy czekać. Ale te składki też płacimy na przykład na leczenie onkologiczne, które jest po prostu tak drogie, że jak ja słyszę, jak czasami ktoś mówi na przykład, że a ja bym sobie sam odkładał i sam bym się leczył. Oczywiście, jeżeli by to było w zakresie właśnie pójścia do ginekologa czy do dentysty, to ja rozumiem, ale opłacenie za całą chemioterapię, za radioterapię, to wiecie, to są tak olbrzymie koszty, że mało kogo by było na to stać, naprawdę. Nawet jakby sobie odkładał i oszczędzał w miesiącu jakąś sumę ze swojej wypłaty. No, więc po prostu tak, taka moja refleksja jest taka, że naprawdę ta medycyna idzie tak do przodu, że jest postęp wielki, że cały czas się mówi o tym, żeby chodzić, kontrolować się, leczyć, więc kurczę, czasami warto poświęcić naprawdę te paznokcie czy tego fryzjera, jeżeli po prostu nie stać nas w danym miesiącu i zrobić jednak te badania, żeby być zdrowym. Jak będziemy zdrowi, to wiecie, to wszystko inne jakoś można sobie poukładać, a w drugą stronę nigdy to nie działa, więc no, więc ja naprawdę, ja zawsze mnie to zastanawia, dlaczego ludzie tak bardzo się nakręcają i wylewają po prostu, zalewają się taką, nie wiem, taką agresją, złością rzeczami, na które nie mają wpływu, tak jak tutaj właśnie. Ja nie pójdę do lekarza, bo ja płacę składki i trudno i będę czekać te 2-3 lata i no... Po prostu śmiech na sali, a zresztą są takie badania jak mamografia, że po prostu trzeba troszeczkę poszukać i na pewno zresztą są takie na przykład mamobusy, które jeżdżą i można sobie zrobić spokojnie badanie i naprawdę to nie jest oczekiwanie nie wiadomo jak długo, tylko wiecie, to jest winny się broni, no. Więc jak mamy jakieś poczucie winy, to musimy sobie to tak wytłumaczyć czasami, żeby było dobrze tak dla nas wewnętrznie samych. No, także tak kochani, ja no, zbieram się, bo już tutaj w tle widzę, że dostałam SMS-a, że zaraz się zbieramy i co, i no mam nadzieję, że się jeszcze odezwę, tak wiecie, zlepiam to tak troszeczkę, bo no wiadomo, no nie będę gdzieś z kamerą chodzić, nie chcę Wam też nagrywać wykładów, bo no bo rozumiem, że jest to dla Was, w większości mogło być to po prostu nudne, bo to są takie rzeczy typowo radiologiczne, no ale może stocznie mi się uda jeszcze nagrać.